Wielu mieszkańców skarży się nam na zbyt długi czas oczekiwania na leczenie rehabilitacyjne, jakie oferuje im ośrodek przy ulicy Waryńskiego. Według ogólnopolskiego informatora o czasie oczekiwania na leczenie na fizjoterapię w tym ośrodku czeka się w stabilnym przypadku nieco ponad miesiąc, a w pilnym około 3 tygodni. Tymczasem w rejestracji słyszymy, że w stabilnym przypadku nasza wizyta może się odbyć za 13 miesięcy. Pacjenci są wzburzeni, a dyrektor placówki nam podaje jeszcze inny czas oczekiwania, 8-9 miesięcy. O co w tym wszystkim chodzi? Pytają pacjenci, którym dolegliwości uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Z czego wynikają rozbieżności, które doprowadzają chorych do szewskiej pasji? Zakłada się zawsze czas taki teoretyczny, tak? Najdłuższy. I to jest rzeczywiście koło roku zawsze. A stan kolejek, który także jest rzeczywisty, to wynika właśnie już z realizacji tego systemu. Czyli nie wszyscy pacjenci, którzy się zapisują w kolejkę, tak? Którzy dostarczają nam skierowania, są następnie naszymi pacjentami. To jest w trakcie takiego okresu oczekiwania wypadają takie osoby, tak? Bądź rezygnują ze świadczenia, bądź wyjeżdżają, nie przyjeżdżają na wizytę. Także to jest, mówię, stąd ta rozbieżność, tylko i wyłącznie. W takim razie jak długo będziemy czekać, by móc wreszcie rozpocząć leczenie? Do poradni, do lekarza, żeby uzyskać poradę, czeka się u nas średnio 8-9 miesięcy. W zeszłym roku to nawet było od 6 do 7 miesięcy w przypadkach stabilnych, a w przypadkach pilnych to jest jeszcze o połowę krótszy czas, tak, czekania na taką wizytę. A jeśli chodzi o zabiegi same, bo jest też taka możliwość, żeby ominąć naszą poradnię i jeśli ma pacjent skierowanie bezpośrednio od lekarza POZ-u bądź jakiegoś innego specjalisty, wystarczy, że jest to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, wtedy czeka się około miesiąca już bezpośrednio na same zabiegi. Zdaniem dyrektor Łukaszuk, oblężenie przychodni nie jest to problem tylko i wyłącznie suwalskiej placówki, a wynika on przede wszystkim z coraz to słabszej kondycji społeczeństwa. Mówiąc krótko, kolejka jest, bo zbyt wielu z nas ma dolegliwości. Jeśli chodzi o rehabilitację, potrzeby były, są i będą duże, ponieważ jest to choroba cywilizacyjna, tak, zwyrodnienie kręgosłupa, ciągle są jakieś urazy, jakieś takie niedomagania, które no, wymagają niestety właśnie naszej pomocy. Potrzebujących jest z roku na rok coraz więcej. Do ośrodka rejestruje się codziennie od 50, a nawet do 100 nowych pacjentów. Ponadto w ubiegłym roku doszło też do kumulacji skierowań. Po jednostce, która nie otrzymała kontraktu, przejęliśmy około 900 skierowań na te bezpośrednie zabiegi i musieliśmy w takim przypadku uwzględnić już okres oczekiwania w tamtej jednostce i w pierwszej kolejności je załatwiać, tak? Przyjmując, że ten czas oczekiwania już tam wcześniej był w tej innej jednostce. Także, ale teraz już wyszliśmy na prostą. Sytuacja niewątpliwie wyglądałaby lepiej, gdyby mniej było zabiegów wykonywanych w trybie pilnym. Niestety tych przypadków pilnych, to tak jak wcześniej były, to takie sytuacje, no nie wiem, 1/5, tak? A teraz dochodzi do takiej sytuacji, że to jest 1/3, a czasami nawet do połowy przypadków pilnych. Wygląda na to, że lekarze często ulegają presji pacjentów. Ale co mogą zrobić, gdy pacjent cierpi? Zdaniem pani dyrektor są i tacy pacjenci, którzy do perfekcji opanowali sztukę, nazwijmy to, kolekcjonowania skierowań. Czasami przyniosą skierowanie nawet stabilne, tak, na przykład zwyrodnienie kręgosłupa. To nie jest choroba, która wymaga takiego bardzo pilnego działania. I po czym okazuje się, że w przeciągu miesiąca, dwóch, jak dowiedzą się, że trzeba czekać, tak, tych 8 miesięcy czy 9, przynoszą skierowanie pilne na tą samą chorobę. Bywa, że pacjenci przynoszą po kilka skierowań od różnych specjalistów, każde z powodu innego schorzenia. Co istotne, pacjenci skierowani do ośrodka mogą, ale nie muszą odbywać dodatkowej wizyty lekarskiej, bowiem niemal każdy lekarz może wystawić skierowanie na zabiegi. Nie zawsze konieczna jest wizyta u lekarza ze specjalizacją z rehabilitacji. Tu, według informatora, kolejka jest do połowy marca przyszłego roku. Przyjmujemy również skierowania zewnętrzne lekarzy, tak, ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio na zabiegi.
Czyli to już świadczy też o tym, że nie musi przejść przez naszego lekarza i czekać właśnie te 8-9 miesięcy na poradę i dopiero później dostać skierowanie od naszego lekarza. Ale z reguły część pacjentów chce jednak czekać na tą poradę, bo jest wtedy objęte taką kontrolną również opieką, tak? Że lekarz taki decyduje, że po danym cyklu zabiegów musi pacjent przebyć jeszcze następny cykl zabiegów. W przypadku tych skierowań zewnętrznych jest to jedno skierowanie, dopiero pacjent musi uzyskać później po jakimś czasie następne, a to jest pod taką stałą kontrolą naszego lekarza. Jak skrócić kolejki do ośrodka rehabilitacji? To jest pytanie chyba do całego systemu, tak? Ochrony zdrowia, nie do nas. My robimy wszystko, co możliwe w naszej mocy, robimy nadwykonania, tak? Co roku mamy kilkaset tysięcy złotych tak nadwykonań, za które niekoniecznie nam fundusz płaci i nie patrzymy na to, na kontrakt wtedy, tak? Tylko po prostu robimy maksymalnie. No cóż, na pewno przydałyby się większe pieniądze. Poza tym ośrodek no troszeczkę boryka się z ograniczeniami, jeśli chodzi o powierzchnię, tak? Gdybyśmy mieli większą powierzchnię, wtedy mogłabym zatrudnić więcej ludzi, tak? Pod warunkiem oczywiście, że uzyskalibyśmy jeszcze dodatkowe pieniądze i jeszcze większą ilość byśmy pacjentów przyjęli. Dyrekcja ma kilka pomysłów na usprawnienie pracy ośrodka. Niestety teren przy ośrodku nie pozwala nam na wybudowanie dodatkowego obiektu. Pójdziemy po prostu w górę, nadbudujemy jeszcze całe piętro z poddaszem użytkowym. Mamy w zamyśle, tak, tą rozbudowę. No i to jest właśnie ten krok, żeby skrócić kolejki. Nadbudowa ośrodka jest jednak wciąż pod znakiem zapytania i możliwa będzie dopiero po pozyskaniu na nią środków finansowych.